Także sami Państwo żeście widzieli, że Warszawa jak maherowa, to maherowa bazar. Mydło i powidło, dzieci pełno przed szkołą, proszę Państwa, jadą i jeżdżą. Że ta szkoła słynie z tego, że ciągle tutaj są te wycieczki, no to najczęściej są to dzieci z tej szkoły. Proszę Państwa, kiedyś miałam taką panią, no, uczyłam się przecież nie na punkty, uczyłam się języka angielskiego. Lucyna Gołębiowska. No, angielski, ale to były takie kursy wyższe, konwersacja i tego typu rzeczy. No i właśnie do szkoły, bo to były takie czasy, kiedy filmy wideo weszły, odtwarzacze wideo, filmy wideo do angielskiego, przecież tam było i do francuskiego, do niemieckiego, co tylko, laboratorium słynne na cały świat, na ulicy Filtrowej 75. No ale była dyskusja oczywiście po angielsku. Proszę Państwa, po co te lienty, po co te taśmy, po co to wszystko, czy nie lepiej? No, Lucyna Gołębiowska. Książki pisze, przewodniki po czasach w języku angielskim. Tutaj Polska się nigdy coś tego łachmyty tańczą nogami, kopią się. Nigdy się swojego języka nie mogą nauczyć polskiego, a co dopiero z językiem angielskim. Też nie. Nie można. Ona mówi, kochani, żadnych idiomów proszę mi się tu nie uczyć, bo to nie nadużywać tego. Nie wolno. Nie o to chodzi. Ale proszę Państwa, po co nam te różne filmy, wideo, będziemy oglądać? Oczywiście, że możemy oglądać, oglądałyśmy bardzo dużo wiadomości. Dobrze. Czy nie lepiej to kupić dużo książek, dobrych rzeczy, wartościowych rzeczy? No i dziewczyna miała rację, Lucyna Gołębiowska. Bo to tak, weszły kasety wideo. Tutaj ci jeżdżą, prawda? Myślą, że już, no bo ja wiem, może jakieś promocje za darmo. Tutaj Litka mówi, że coś za darmo, że jakieś byle co. Proszę Państwa, że za darmo, że coś, że jakieś byle co. I to właśnie to. Tak jeszcze. Ole.